witam Państwa bardzo serdecznie. Drugie chojnickie dni tiszerowskie, zatytułowane Tischner jako wychowawca, właśnie się odbywają. Formuła jest, proszę Państwa, taka, iż mamy teraz spotkanie z dwoma uczniami księdza profesora Józefa Tischnera, uczniami, którzy aktywnie uczestniczyli w wykładach księdza profesora Józefa Tischnera. I prosiłbym, żeby gorąco brawami przywitać pana profesora doktora habilitowanego Piotra Kostyło. Wielkie brawa. Pan profesor reprezentuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wprost z Innsbrucka przyjechał do nas pan doktor Krzysztof Skorulski, który reprezentuje Międzynarodowe Towarzystwo imienia Fernanda Ebnera. Szanowni Państwo, formuła dzisiejszego spotkania będzie taka, jak nazwa wskazuje, czyli czytanie Tischnera. Będzie czytanie Tischnera. Witam serdecznie pana Grzegorza Szlangę z Chojnickiego Studia Rapsodycznego. Wielkie brawa. Pan Grzegorz będzie czytał trzy wybrane przez nas fragmenty twórczości księdza profesora Józefa Tischnera. Będzie to fragment o wychowaniu, o rodzinie i o nauce. A między te fragmenty będziemy prosili tutaj panów, pana profesora i pana doktora o podzielenie się swoimi refleksjami na temat tego, jaki był Tischner, jakie miał poglądy na różne tematy oraz jakieś dykteryjki, ewentualnie anegdotki o księdzu Józefie Tischnerze będziemy prosili. Zatem bardzo proszę, pierwszy fragment, bardzo proszę panie Grzegorzu. Praca naukowa także jest dialogiem człowieka z człowiekiem. Takim dialogiem, którego celem jest osiągnięcie prawdy. Naukowy dialog tym się wyróżnia, że w nim dążenie do prawdy jest konsekwentne i bezkompromisowe. Losem nauki jest prawda i losem nauki jest dialog. Nauka narodziła się wtedy, gdy człowiek postanowił przed wszelkim zachwytem nad światem i działaniem w świecie zapytać, czym naprawdę jest to, co jest i być może. Odpowiedzi na to pytanie nie można osiągnąć w samotności. Ktokolwiek coś poznaje, zawsze poznaje z innymi. I zawsze jakoś dzieli się z innymi owocami swych poznań. Prawda i poznanie prawdy sprawiają, że ludzie wchodzą w szczególne relacje ze sobą. Relacje te musimy nieco bliżej opisać. Przedtem jednak, co to jest prawda? O prawdzie możemy mówić co najmniej w trojakim sensie. Najczęściej mówimy o prawdziwym poznaniu. Poznanie jest prawdziwe, gdy jest zgodne z rzeczywistością, której dotyczy. Twierdzę, że dziś spadł śnieg i rzeczywiście jest tak, jak twierdzę. Mówimy również o prawdziwym lub nieprawdziwym wyrażaniu swych wewnętrznych przekonań w mowie. Mowa jest prawdziwa, gdy jest zgodna z przekonaniami mówiącego. W przeciwnym wypadku mowa jest kłamstwem. Ostatnio mówi się dużo o prawdzie egzystencjalnej, o prawdzie bycia. Człowiek jest w prawdzie wtedy, gdy w każdej dobrej i złej sytuacji potrafi być sobą. O takim człowieku mówimy również, że jest człowiekiem autentycznym. W każdym z tych trzech przypadków prawda odsłania swój głęboko etyczny wymiar. Jest źródłem moralnego zobowiązania dla człowieka. Człowiek nauki odczuwa to zobowiązanie bardziej niż inni. Jest człowiekiem, który w żadnej sytuacji nie może kłamać. Nie może kłamać ani swymi sądami o rzeczach, ani wyrażaniem swych przekonań, ani swą postawą. Uprawiając naukę, uprawiamy wielostronny dialog z innymi ludźmi. Dwie płaszczyzny owego dialogu wydają się istotne. Jedną określa słówko dla, inną słówko z. Naukę uprawiamy dla kogoś i z kimś. Z kimś i dla kogoś. Ten, z kim uprawiamy naukę, jest zawsze w jakimś stopniu naszym mistrzem. Ten, dla kogo uprawiamy naukę, jest uczniem i odbiorcą prawdy. Jest kimś, kogo bardziej interesują owoce nauki niż droga do ich osiągnięcia. W dzisiejszych jednak czasach sprawy nauki niezmiernie się komplikują. Nauka pochłania mnóstwo pieniędzy, wymaga dobrej organizacji, często musi spełniać zadania ideologiczne, a nawet polityczne. Dlatego musimy do wymienionych dwóch płaszczyzn spotkań z człowiekiem dodać płaszczyznę trzecią. Relacje z organizatorem życia naukowego. Organizator nie jest ani mistrzem, ani uczniem, mimo to wpływa on na życie nauki, decydując o jej organizacji, o środkach materialnych, a niekiedy nawet o celach badań naukowych. Nauka potrzebuje organizatorów. Chociaż okoliczność ta wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami dla nauki. Zwróćmy uwagę na sprawy etyki od strony tego, z kim nauka i dla kogo nauka. Zogniskujmy naszą uwagę przede wszystkim na niebezpieczeństwie płynącym z działalności organizatora nauki.
Postawmy kluczowe pytanie. Kluczowe pytanie. Na czym polega wyzysk nauki, szczególnie od strony jej organizatorów? No właśnie, panowie, od razu, że tak powiem, z wysokiego C zaczniemy. Jesteście uczniami, jesteście odtwórcami prawdy, jaką głosił Pisa. I chciałem teraz zapytać, według waszych doświadczeń, jakim naukowcem był ksiądz Józef Tischner? Wiemy też, że jeden z wybitniejszych uczniów profesora, księdza profesora Józefa Tischnera, profesor Gadacz, wspomina, że gdyby Platon i Arystoteles musieli ubiegać się o swoje granty, w życiu by nie byli tak wielkimi filozofami. Czy to pokrewne jest myśli księdza Józefa Tischnera? Jak to wyglądało? Proszę powiedzieć. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście to stwierdzenie, że gdyby dziś Platon lub Arystoteles musieli opierać się na uzyskanych grantach, to pewnie byłoby takie ryzyko, że niewiele by napisali, niewiele by powiedzieli, ponieważ większość czasu musieliby poświęcić na to, aby pisać tak zwane projekty o finansowanie swoich badań. To jest nasza dzisiejsza rzeczywistość. Rzeczywiście jest tak, że współczesna nauka w instytucjach, które w takich krajach jak Polska, one instytucje naukowe są przede wszystkim osadzone w uczelniach wyższych, w uniwersytetach, w szkołach wyższych. Trochę w odróżnieniu od nauki, która jest rozwijana w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, gdyż tam znaczna liczba naukowców pracuje w centrach badań naukowych, które są tworzone przy wielkich korporacjach, jednym słowem przy biznesie, który ma ogromne pieniądze na to, żeby tę naukę rozwijać. Natomiast jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, jakim naukowcem, jakim uczonym był ksiądz profesor Józef Tischner, odpowiedziałbym, że porządnym, rzetelnym, uczciwym. Uczciwym w tym, co robi, uczciwym względem siebie i względem swoich uczniów, słuchaczy, studentów, do których my się wówczas zaliczaliśmy. Uczciwym także w tym sensie, że nie udawał przed nami, że jest pewny jakichś rzeczy, jakichś stwierdzeń, co do których miał wątpliwości. Zapraszał nas do wspólnego podróżowania, do wspólnego szukania prawdy, bo tak jak na początku przeczytał pan, rzeczywiście ta prawda była rozumiana przez niego w taki trojaki sposób i wydaje się, że to trzecie rozumienie prawdy jako takiego odczucia własnej autentyczności, prawdy bycia, prawdy życia, prawdy egzystencji odgrywało w jego życiu, w jego twórczości naukowej, filozoficznej, etycznej, rolę podstawową. Więc on poszukiwał tej autentyczności, prawdy bycia, prawdy egzystencji, ponieważ nasze życie nieustannie się zmienia, ono jest dynamiczne, prawda? Zmienia się z roku na rok, z dekady na dekadę. W związku z tym to poszukiwanie prawdy, ono nigdy się nie kończy. Myślę, że bardzo cenił ksiądz profesor Tischner również taką prawdę, którą można by nazwać prawdą technologiczną, taką prawdą użyteczną. On zresztą o tym mówi w tekście również, że ta prawda musi jakiś pożytek nam przynosić. Rzeczywiście widzimy dzisiaj, że badania naukowe, które są prowadzone, są niezwykle dla nas użyteczne. Bierzemy do ręki tablety, smartfony i inne rzeczy, wsiadamy do samochodu, włączamy GPS i możemy zapomnieć o mapach, prawda, miły głos zazwyczaj jakiejś pani prowadzi nas, a teraz skręć w lewo, skręć w prawo, no to jest nauka, to jest to, co my dzięki nauce uzyskujemy. Natomiast wydaje mi się, że dla niego to ta prawda, tak niezwykle użyteczna, to nie wszystko. To poza tą prawdą była również inna prawda autentycznego człowieka, takiego człowieka, który pozostaje w zgodzie z samym sobą, nie jest człowiekiem zagubionym, jest człowiekiem, który nawet jeśli nie odnalazł samego siebie, to samego siebie odnajduje. I to takie jest moje pierwsze wspomnienie.
To może ja pozwolę sobie na, najpierw na taką uwagę, że nazywanie nas, czy mnie osobiście uczniami księdza profesora Tischnera, to jest trochę, że tak powiem, lekka przesada. No fakt, że fakt uczęszczania na wykłady czy jakichś rozmów pojedynczych z nim na pewno jest, że tak powiem, niewspółmierny do jakiegoś takiego dłuższego obcowania i przejmowania jego sposobu bycia, jego filozofii życia, można by powiedzieć, jego sposobu widzenia świata. Ale no, mogę też powiedzieć, że jeśli chodzi o naukę, ja byłem na wykładach Tischnera rok później niż profesor Kostyło i akurat tak się złożyło, że profesor Tischner w tym czasie trochę zaangażował się jakoś bardziej politycznie i w czasie wykładów czasami, nie zawsze, pozwalał sobie na krytykę swoich przeciwników politycznych, których my, jako wtedy nawet nie tak za bardzo zainteresowani tą polityką, nawet nie mogliśmy zidentyfikować, przeciw komu on tak tu występuje, prawda? Ale nie mieliśmy śmiałości zapytać, kogo ksiądz profesor ma na myśli dokładnie. Ale nas to, przyznam szczerze, trochę denerwowało, bo wiedzieliśmy, że Tischner jest dobrym filozofem i ma dużo do powiedzenia i zamiast tego zajmuje się właśnie tego rodzaju stwierdzeniami. No więc po prostu denerwowało nas to dosyć mocno i dawaliśmy to tak bez słów do zrozumienia, że to nam się specjalnie nie podoba, że mamy tego dosyć w odróżnieniu od niektórych z innych słuchaczy, którzy byli pełni uwielbienia takiego wobec znanego profesora, który też... No i muszę przyznać, że osobiście musiałem przekonać się do niego, do jego takiej wewnętrznej uczciwości dopiero później. To znaczy podczas egzaminu, szczerze mówiąc, nie wiem, czy jako zemstę za naszą postawę wobec niego nas, że tak powiem, wszystkich uwalił. Całą grupę, która przynajmniej tę grupę, która do egzaminu przystąpiła. No i musieliśmy się udać do niego na poprawkę, do jego miejsca, gdzie mieszkał, przy kościele świętego Tomasza w Krakowie. Jest tam takie fajne miejsce. No i musieliśmy się osobiście z nim wtedy spotkać i porozmawiać. No i było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo po prostu to takie, że tak powiem, no nie powiem, że może zacietrzewienie, ale takie powiedzmy zaangażowanie polityczne. Myśmy nie wiedzieli oczywiście dokładnie o jego spotkaniach, o ukierunkowaniach politycznych tych wszystkich spotkań, czy tych wszystkich grup, z którymi on miał do czynienia poza wykładami. Oczywiście nie wiedzieliśmy nic o tym, ale powiem szczerze, że moje spotkanie z nim było bardzo budujące. Powiem szczerze, to mnie do niego ostatecznie przekonało, no mianowicie no po prostu moje spotkanie, powiedzmy sobie szczerze, tak, no zapytał tam kilka takich rzeczy ogólnych i potem mówi: Krzysiu, słuchaj, jakiego filozofa ty najbardziej lubisz? Ja mu wtedy w obecnym czasie powiedziałem: Bergsona. No to powiedz coś o tym Bergsonie. No i oczywiście to dla mnie było, że tak powiem, gra w otwarte karty, no bo oczywiście tu coś mogłem powiedzieć. No i dyskutowaliśmy z nim, było tak, powiedzmy, fajnie, bardzo miła rozmowa, zostawił mi tam piątkę od razu za to wszystko. I no tak jakoś zachęcał do tego, żeby dalej się tym zajmować. Tak myślałem sobie trochę tak, że on jest takim trochę wyniosłym, takim jakimś, nie wiem, który nas tutaj chce poniżyć, czy coś takiego. No to zupełnie inny obraz człowieka wyszedł. No i powiem szczerze, że od tego czasu Tischner jest dla mnie taką, jak to powiedzieć, no osobą, powiedzmy, na którą się orientuję. Że nawet jeżeli nie rozumiemy się, no bo żyjemy w innych światach, on ma swoje spotkania być może z jakimiś tam liderami politycznymi, których jednych lubi, innych nie lubi. Jedni według niego
chcą Polskę może zgubić, inni chcą ją naprawić, no nie wiem, ale po prostu my się spotykamy w pewnym momencie. Spotykamy się na płaszczyźnie dialogicznej, rozumiemy się, lubimy się i to też może znaleźć swój wyraz w filozofii. To właśnie odnośnie nauki, prawda? Wydawało mi się, że on jest nieuczciwy naukowo, bo mówi tam o jakichś rzeczach politycznych, czy nie wiem, o czym dokładnie, uczciwości, a potem się okazało, że faktycznie, że my się rozumiemy, że jest jakaś wspólna nić tego wszystkiego. To może tyle, jeśli chodzi o dykteryjki. Prosimy zatem kolejny fragment. Z przyjemnością przeczytam ten fragment, to jest mój ulubiony. Wychowanie. Wychowanie to praca z człowiekiem i nad człowiekiem. Z tym, kto znajduje się w stanie dojrzewania. Wychowanie stwarza między wychowawcą a wychowankiem więź analogiczną do więzi ojcostwa. Warto zatrzymać się przez chwilę nad tą analogią. Ojcostwo można pojmować rozmaicie, raz powierzchownie, raz głębiej. Patrząc powierzchownie, widzimy tylko tyle, że ojciec znajduje się u początków życia człowieka. Człowiek zaś w miarę rozwoju oddala się coraz bardziej od ojca. Nie można być całe życie dzieckiem. Kiedyś syn sam staje się ojcem. Dojrzewanie byłoby więc z tego punktu widzenia oddalaniem się od ojca. Patrząc głębiej, widzimy jednak coś innego. Ojcostwo to nie tylko przekazanie życia. Ojcostwo to również przekazanie nadziei. Między ojcem a dzieckiem istnieje więź powiernictwa nadziei. Ojciec jest powiernikiem dziecięcej nadziei, jej oparciem, jej mocą. Jesteśmy dziećmi tych, w których ręce złożyliśmy nasze nadzieje. Cóż to znaczy być dzieckiem? Znaczy powierzyć komuś swą nadzieję. Co znaczy być ojcem? Znaczy stać się powiernikiem czyjejś nadziei. Nadzieja jest źródłem naszego życia. Dlatego ten, kto przynosi człowiekowi nadzieję, jest duchowym ojcem człowieka. Podejmując refleksję nad etyką wychowania, wkraczamy w świat nadziei dojrzewającego człowieka. Trzeba powiedzieć tak. Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję. Do tego należy dodać, wychowują, kształtując nadzieję wychowanków. Wychowanie jest pracą około ducha, pracą według nadziei. Dopiero za nadzieją przychodzi miłość, buduje się wiara, kształtuje odpowiedni zmysł rzeczywistości. Dlatego kluczową zasadą wychowania jest zasada wierności. Tutaj nie wolno zdradzać, nie wolno pod żadnym pozorem. Więzów powiernictwa zrywać nie wolno. To grozi rozpaczą. Czują to wychowawcy. Wiedzą o tym dobrze wychowankowie. Każdy z nas miał z pewnością jakiegoś wychowawcę. Co mu zawdzięcza? Myślę, że nie odbiegnę od prawdy, gdy powiem przebudzenie. Najpierw szliśmy przez życie, nie wiedząc, o co naprawdę w życiu chodzi, jakby w półśnie. Głos wychowawcy wyrwał nas z tego snu. Resztę trzeba już było zrobić samemu. Sokrates przyrównał pracę wychowawcy do zabiegów położnej, która pomaga matce przy porodzie. Dzięki pracy wychowawcy rodzi się w duszy człowieka jakaś prawda. Prawda ta staje się siłą człowieka. Wychowawca prawdy tej nie stwarza, jak położna nie stwarza dziecka. On tylko pomaga, dołączając do wysiłków człowieka swój wysiłek. Mimo to jego pomoc okazuje się często niezbędna, cenna, jak cenne jest ludzkie istnienie. Praca wychowawcy jest przede wszystkim pracą nad nadzieją człowieka, dlatego znajduje się tak blisko ojcostwa. Aby tę pracę lepiej zrozumieć, spójrzmy na nią od odwrotnej strony, od strony jej pozoru. Ileż razy zetknęliśmy się z wychowaniem pozornym, ileż razy wprawiali nas w stan osłupienia pozorni wychowawcy. Spróbujmy zgłębić te doświadczenia, aby na tej okrężnej drodze uchwycić sprawy istotne. Pierwsza. Pracując około ludzkiej nadziei, wychowawca może się starać jedynie o to, by w wychowanku kształtować wyłącznie jego osobistą, najbardziej własną nadzieję. Co to znaczy? Musimy pamiętać, że w każdym człowieku jest wiele rozmaitych nadziei. Jedne są wspólne z innymi ludźmi, inne są wyłącznie własnymi nadziejami człowieka. Ktoś chciałby być poetą, ktoś świętym, ktoś reformatorem życia społecznego, rewolucjonistą. Nadzieje osobne, osobiste i własne wyłaniają się spośród nadziei narodowych, zawodowych, religijnych. Człowiek żyje przede wszystkim swą nadzieją osobistą. Nadzieja ta zakłada jednak najbardziej prawdy powszechne. Poeta musi ukończyć szkołę, święty powinien umieć się modlić, rewolucjonista stać grzecznie w kolejce przed sklepem. Wychowawca popełnia błąd, gdy koncentruje się na osobistej nadziei wychowanka jako na sprawie, która jemu podlega.
Chce on nie tylko budzić ze snu, ale także prowadzić za ręce przebudzonych. Usiłuje rozstrzygać to, co powinien rozstrzygać sam wychowanek. Prawda o nadziei jest bowiem prosta. Własną, osobistą nadzieję musi odnaleźć i uczynić własną sam wychowanek. Nikt nie może nikomu nakazać, aby był poetą, świętym rewolucjonistą. Wymagać można jedynie tego, co wspólne: ortograficznego pisania, modlitwy, przyzwoitego stania w ogonku. W sprawach dla wychowanka najważniejszych, bo najbardziej osobistych, wychowanek musi mieć przestrzeń wolnego wyboru. Wychowanie zakłada wolność. Szanowni Państwo, panowie, nie będę pytał o kwestię nadziei, bo zeszłoroczne dni tiszerowskie pod tytułem Tischer, filozof nadziei, były, pamiętam, tam żywiołą dyskusję tutaj między innymi z panem profesorem Wieczorkiem, co znaczy kwestia powiernictwa nadziei. Ale chciałem zapytać o to wychowanie. Przede wszystkim, czy ksiądz profesor Tischer wspominał swoich wychowawców, to po pierwsze, jeżeli tak, to kogo i w jakim kontekście? A drugie moje pytanie brzmi, jakie uznaje wychowanie jako przekazywanie pewnych wartości. Jakie wartości wpoił wam, za co jesteście najbardziej wdzięczni panu księdzu profesorowi Tischnerowi, jeżeli chodzi o te kwestie wychowawcze? Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, no mnie się wydaje, że tak jak pamiętam wykłady księdza profesora Tischnera, to niewiele tam było takich wątków osobistych. On rzeczywiście powracał do swojego dzieciństwa na Podhalu, wspominał to dzieciństwo, które przypadało też na okres wojenny. Mówił o wpływie, z całą pewnością mówił o wpływie najbliższego otoczenia, natomiast jeżeli chodzi o wychowawców szkolnych czy uniwersyteckich, to może poza Romanem Ingardenem, którego wspominał, który wprowadził go w świat fenomenologii, to takich wątków ja sobie osobiście nie przypominam. Natomiast ten tekst, który został przeczytany, on pokazuje jedną ważną rzecz, którą ksiądz profesor Tischner praktykował. To znaczy on budził nadzieję, czy budził świadomość, budził sumienie, budził wrażliwość intelektualną, ale także wrażliwość etyczną, po to, by człowiek mógł sam zorientować własne życie. I to było niezwykłe w nim, że wycofywał się w momencie, kiedy sądzę, mogłaby się pojawić taka pokusa, no to ja teraz pokieruję twoim życiem, życiem tego czy innego ucznia. On tego nigdy nie robił. I myślę, że to była zasada jego życia, w takim sensie, że dla niego wychowanie oznaczało towarzyszenie człowiekowi, czy wręcz wsparcie człowieka w dochodzeniu do autonomii, do wolności, do takiego momentu, w którym możemy stanąć na swoich nogach, możemy się oprzeć na swoim doświadczeniu, możemy znaleźć wystarczająco dużo energii, tych pozytywnych energii, które w nas, wokół nas są, po to, by powiedzieć, idę w tę lub w tamtą stronę. To jest moje życie, to jest mój wybór, to jest moja odpowiedzialność. I pod tym względem wydaje mi się, że ksiądz profesor Tischner był no, takim absolutnym obrońcą ludzkiej autonomii, ludzkiej wolności, ufając w to, że jeżeli człowiek ma dobrą wolę, a to wielokrotnie podkreślał, że no my wszyscy chcemy dobra, tylko no niekiedy nam to nie wychodzi, bądź słabiej wychodzi. Jeśli mamy to przekonanie w sobie głębokie, to nawet popełniając błędy, będziemy wykuwali w sposób sensowny i odpowiedzialny swój własny los. I jedna jeszcze rzecz taka, właśnie wspomniał tutaj Krzysztof przed chwilą, o tym Bergsonie, to jest nasze wspólne, wielkie, intelektualne doświadczenie z tego właśnie okresu, kiedy zabraliśmy się, może bardziej pod wpływem profesora Tadeusza Gadacza niż księdza profesora Tischnera, za tłumaczenie dwóch źródeł moralności i religii. To jest no, znaczące dzieło francuskiego filozofa, intuicjonisty Henri'ego Bergsona z 1932 roku.
nieprzetłumaczone wówczas na język polski. Myśmy z naszą, jak sądzę, skromną dosyć znajomością języka francuskiego, ale z dużym zaparciem, takim samozaparciem przystąpili do tego dzieła. I potem, czytając Bergsona, poznając go, ja natrafiłem na taki tekst, krótki tekst, wykład, który był zatytułowany O grzeczności. Ten wykład był niezależny od tego wielkiego dzieła, które żeśmy przełożyli. I on mówi, ten wykład, czy w tym wykładzie Bergson mówi o takich trzech rodzajach grzeczności. Pierwsza grzeczność, której się nas nauczy od dzieciństwa, to jest taki savoir-vivre, żeby wiedzieć, jak się w różnych sytuacjach zachować. Czy widelec leży po tej, czy po tamtej stronie talerza, komu należy najpierw podać rękę, a jak mamy jakieś wystąpienie i jest bardzo dużo ważnych osób, to kogo powitać najpierw, tak? Tu notabene zasada jest taka, im mniej powitań, tym lepiej, bo mniejsze są szanse zrobienia jakiegoś błędu. Druga forma grzeczności to jest taka forma grzeczności, którą Bergson nazywa intelektualną i ona polega na tym, że w każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy, obojętnie czy jesteśmy z ludźmi bardzo prostymi, czy z bardzo wysublimowanymi, wykształconymi, czy ze starszymi, czy z rówieśnikami, czy z młodszymi, my potrafimy z nimi rozmawiać, mamy taką elastyczność intelektualną, która pozwala nam niejako wejść w sposób myślenia, w sposób argumentowania naszych rozmówców. To jest taka grzeczność, która sprawia, że oni się w naszym towarzystwie dobrze czują, że nie mają poczucia, że są nierozumiani, a tym bardziej, że są traktowani przez nas z lekceważeniem. Ale jest jeszcze, mówi Bergson, trzecia forma, czy trzeci typ grzeczności, grzeczność ducha, czy grzeczność serca, który wydaje mi się byłby właściwy czy charakterystyczny dla księdza profesora Tischnera, to znaczy właśnie takie budzenie wrażliwości ludzi, którzy być może sami co do siebie utracili już nadzieję, że już nic z nich nie będzie, że to już jest za późno, że już nie ma szans na to, by normalnie, pięknie żyć, by swoje życie stworzyć na miarę własnych pragnień i marzeń. I taki wychowawca, któremu towarzyszy owa grzeczność ducha, on potrafi wzbudzić nadzieję w takim człowieku, który jest podobny do uschniętej rośliny. I dobre słowo, zachęta, czasami spojrzenie sprawia, że nagle ta roślina, tak jak pod wpływem deszczu i słońca, ona ożywa, ona rozkwita. I taki wychowawca przez samą swoją obecność, akceptację, no myślę, że można by powiedzieć wprost, przez miłość, sprawia, że ludzie, którzy nie widzieli dla siebie jakichś możliwości szczęścia, życia, piękna, że ci ludzie rozkwitają. I wtedy w świadomości, być może po wielu latach, być może nie od razu, ale w świadomości tych ludzi, obraz tego nauczyciela jest, no, staje się takim właśnie życiowym, duchowym mistrzem. To jest ktoś taki, kto mnie obudził. Ktoś taki, kto pozwolił mi żyć, kto poniekąd podarował mi kolejną szansę w życiu. I Tischner, ja mam takie wrażenie, że on przechodził przez życie mając taką grzeczność ducha, grzeczność serca. Nikogo nie osądzał. Nad nikim się oczywiście jakoś nie pastwił. Ja sądzę, że to jego zaangażowanie polityczne, ono rzeczywiście, no, nie wiem jak dzisiaj by je ocenił, tak bym powiedzmy powiedział, czy ono było, no, korzystne czy niekorzystne, to jest odrębna kwestia, czy w ogóle ludzie, którzy zajmują się nauką, powinni wchodzić w bieżącą politykę, jakie to ma potem skutki dla samej polityki i też dla nich, to jest odrębna kwestia. Wydaje mi się, że on czuł takie powołanie, żeby wpływać na bieżące wydarzenia, ale polityka ma swoje prawa i to są inne prawa niż prawa nauki, a tym bardziej inne prawa niż prawa kierownictwa takiego, czy wsparcia duchowego. Więc już długo mówię, ale kończąc, chcę podkreślić raz jeszcze ten aspekt w wychowaniu, który dla niego był niezwykle istotny. Umacnianie człowieka na drodze autentyczności poprzez ową grzeczność ducha, poprzez mówienie ludziom, z którym się spotykał, że niezależnie od tego, co ty o sobie myślisz, niezależnie od tego, jak ty siebie oceniasz, ty jesteś
kimś bardzo ważnym i ty masz do zrealizowania w swoim życiu coś bardzo znaczącego. I myślę, że taki model wychowania, taki ideał, jeśli można tak rzec, wychowania towarzyszył księdzu profesorowi Tischnerowi. Ja pozwolę sobie tylko krótko dodać do tego w temacie właśnie wychowanie i powierzanie nadziei, że może bardziej nawet niż treść wykładów profesora Tischnera podziałało na mnie takie powiedzmy to osobiste spotkanie, powiedzmy spotkanie rozłożone trochę w czasie, spotkanie z nim, kiedy dał mi przeżyć, że nawet jeśli się z nim nie zgadzam w jakichś sprawach, powiedzmy, politycznych czy coś takiego, że to jest dobrze. Dobrze. Szukaj, powiedzmy, swojej drogi, szukaj prawdy, która tak jak ona ci się wydaje. Jeśli twoim ulubionym filozofem jest w tej chwili Bergson, bardzo dobrze, rozmawiajmy na ten temat, jest fajnie. I jak to powiedzieć, ty masz swoją nadzieję, można by powiedzieć w kontekście tego tekstu, i ja chcę ją wesprzeć. Ja chcę wesprzeć, żebyś ty, może tak powiedziałbym górnolotnie, stał się sobą, żeby twoja nadzieja się spełniła. Uważam, że takie przeżycie, które miałem z nim, dało mi naprawdę dużego kopa, prawda? Duży zapał do dalszego studiowania i do dalszych poszukiwań własnej drogi. Może tyle. Jeżeli mogę jeszcze dodać, tak, to chciałbym zwrócić uwagę w dwóch słowach na taką oto kwestię, że to nie wiem, czy ksiądz profesor Tischner zgodziłby się z tym, że jest wychowawcą w takim klasycznym czy tradycyjnym tego słowa znaczeniu, mianowicie wychowawcą, który stawia jakiś cel przed wychowankiem i mówi: oto teraz masz do tego celu dotrzeć. Dlatego, że te cele w jego najgłębszym przekonaniu my mamy sami przed sobą stawiać. Natomiast to, co on ze swojej strony chciał dać i dawał, myślę, poprzez taką bezwzględną, absolutną akceptację człowieka, takim, jakim on jest, w tej sytuacji, w jakiej się znajduje, to było takie pokazanie, że masz w sobie potencjał, masz w sobie energię, masz w sobie możliwości, aby sensownie przed sobą cel w twoim życiu postawić i do niego konsekwentnie dążyć. Ale to już jest twoja historia, to jest twoje życie i to jest twoja odpowiedzialność. Ja nie wiem, czy pan Przemysław przewidział pytanie od publiczności, ale miałem jedno pytanie. Przewidziałem jak najbardziej, natomiast zrobiłem sobie prawo, że najpierw ja zadaję pytania, a potem po trzeciej rundzie, czyli po tym trzecim fragmencie tekstu mikrofon trafia do publiczności i jest taka luźna konwersacja z panem. Ja tylko chciałem jedno pytanie zadać, póki mogę. Interesuje mnie język, jakim operował ksiądz Tischner. Znaczy, jak dla mnie, znaczy ja się zajmuję słowem, ten język jest naładowany absolutnie pozytywną energią. Interesuje mnie, że tak powiem, że ten dyskurs, który prowadził ksiądz Tischner, też był tak samo pozytywnie, przepraszam za potoczne wyrażenie, naładowany. Zdecydowanie, tak, to mogę potwierdzić. Wykłady z nim były szczególne. On dla nas był takim, myślę, w jakimś sensie idolem. To był ktoś dla nas, zwykłych studentów, prostych, gdzieś, którzy przyjeżdżali słuchać jego wykładów, ktoś nie z tego świata. On był człowiekiem, który uosabiał z jednej strony ogromną mądrość, ale też pewien opór, mądry opór wobec tego systemu, który gdzieś tam pod koniec lat 80. się już chylił do upadku, ale jeszcze trwał. Nawet jeśli nie trwał w instytucjach oficjalnych, to trwał w ludziach, prawda? On był obecny w nas, w wielu z nas. Jego wykłady były
wyjątkowo, mówił bardzo powoli. On kontemplował każde słowo. Każde słowo musiało u niego wybrzmieć. Nie śpieszył się nigdy. Zawsze miał czas. Nie przekładał nerwowo kartek, nie wbiegał na wykład rozgorączkowany po to, żeby po pół godzinie stwierdzić, że no teraz już niewiele może powiedzieć, bo ma jakieś obowiązki, tylko ten czas przeznaczony na wykład był bardzo przez niego dobrze ułożony, dobrze zorganizowany i przede wszystkim jakby myślał nad tym, co mówi. Mówiąc myślał, a myśląc mówił. Więc każde wypowiedziane przez niego zdanie miało głęboki sens i pod każdym zdaniem on mógłby się z pełną odpowiedzialnością podpisać. Mówił wyraźnie, mówił dobitnie, z pewnym dystansem też, nie powiedziałbym z ironią, ale z takim dystansem, który niekiedy nam przypominał też poprzez uśmiech jego, że no, ja nie wiem, czy to, co ja mówię, jest ostateczne, czy to jest pełna prawda, ale mówię to, co w tej chwili jest moim autentycznym doświadczeniem prawdy. Nie wiem, czy podobnie. Powiem szczerze, że mam podobne doświadczenia. Jeśli chodzi o język Tischnera, był to język, na pewno miał taki talent, no nie wiem, czy poetycki, ale na pewno potrafił w bardzo ładny sposób, czy bardzo piękny sposób oddać to, co miał do powiedzenia. Używał takich mówiących obrazów, nagle włączał trochę taki język, powiedziałbym, ten góralski, ten dialekt, prawda? Czasami mówił, że tak powiem, przemieniał się w dziewczynę, która ma chłopaka, że ona ma chłopaka, ale to chłopak ma ją, tak i tak dalej. Człowiek się zaczyna zastanawiać, jak to jest, prawda? Człowiek zaczyna sam myśleć w tym. No. Akurat może korzystając z tego, że profesor Gadacz nie dojechał, akurat po Tischnerze był Gadacz, prawda? I muszę przyznać, że Tischner, no to po prostu to był taki trochę teatr, prawda? Również teatr w pozytywnym sensie, to coś się działo, prawda? Profesor Gadacz siadał, miał bardzo dużo do powiedzenia, bardzo mądre wykłady, nie mogę powiedzieć, dużo treści. I to też szło po prostu tak. Trzeba po prostu, ledwie człowiek nadążał z notowaniem. Cieszył się nawet, że będzie miał dużo takich różnych wiadomości, ale w tym czasie przynajmniej do myślenia zachęcał Tischner, prawda? Gadacz oczywiście był uczniem Tischnera, prawda? Jest, można powiedzieć, tak w pełniejszym sensie niż my tutaj, prawda? Ale akurat skoro właśnie mówimy o tym języku, prawda? No to te dwa wykłady, które po sobie następowały, można by tak zestawić właśnie w ten sposób. Jeszcze jest jedna rzecz do dodania, mianowicie ksiądz profesor Tischner omawiał filozofię, która z samej swojej istoty była i jest bardzo skomplikowana. To jest niemiecki idealizm na przykład, czy filozofia niemieckiego egzystencjalizmu, takie nazwiska jak Georg Wilhelm Friedrich Hegel, czy Martin Heidegger, czy może francuscy filozofowie, może nie tak skomplikowani, ale rzeczywiście bardzo skrajni w swoich poglądach, jak Emmanuel Levinas. I trzeba przyznać, że omawiając tych myślicieli, on robił to w sposób zrozumiały. Że my, siedząc i robiąc notatki, wiedzieliśmy, o co chodzi, że nie było takich momentów, z którymi wszyscy mamy do czynienia, albo jak najrzadziej, ale mamy, kiedy czytamy jakiś tekst albo słuchamy jakiegoś wykładu i mówimy sobie, no ja nic z tego nie rozumiem, prawda? No czytam raz, drugi, trzeci, wracam do pierwszego akapitu, potem do drugiego, do trzeciego i nic ząb, prawda? I wtedy my mamy taką skłonność, żeby winić siebie, ale ja jestem beznadziejny, ja nic z tego nie rozumiem. I właśnie ksiądz profesor Tischner w taki sposób potrafił o tych skomplikowanych rzeczach mówić, że my wszyscy jego wykłady rozumieliśmy i nie mieliśmy takiego poczucia, że to jest absolutnie, to są treści, które nas przerastają i że tutaj w związku z tym, nie wiem, no, trzeba by zmienić aulę, trzeba by zmienić wykładowca, być może uczelnię. Nie, nigdy takiego poczucia nie mieliśmy.
To jest wielka umiejętność mówienia w prostych słowach o bardzo skomplikowanych rzeczach. Notabene umiejętność, która potem jest niezwykle przydatna w pracy naukowej. Bo to również musi być bardzo jasno powiedziane, tak by każdy zrozumiał, co mamy na myśli, co mamy do powiedzenia. A propos systemu i dziewczyny i chłopaka, rodzina. Co my, rodzice, pozostawimy po sobie naszym dzieciom? W odpowiedzi mówi się niekiedy, byleby nie męczyły się jak my kiedyś. W powiedzeniu tym daje się słyszeć gorzkie wspomnienie przeszłości. Jedni mają na myśli czasy wojny, inni trudne dni odbudowy kraju po wojnie, jeszcze inni beznadziejne chwile spędzone w kolejkach przed sklepami w latach późniejszych. Intencja podstawowa jest tu jasna. Trzeba młodym ułatwić życie. Ułatwić życie znaczy zapewnić szynkę na chlebie, ułatwić dostanie się na studia, dać mieszkanie. Ale czy tylko? Niektórzy myślą skrycie, w codziennej walce o utrzymanie się na powierzchni myśmy przegrali. Stoczyliśmy się w dół, nas już nic nie usprawiedliwi. Zróbmy przynajmniej tyle dobrego, żeby naszym dzieciom było lżej. Ktoś musi wejść w błoto, aby ktoś inny mógł pozostać czysty. W ten sposób wychodzi na jaw szczególna moralność rodzinna, zrodzona w godzinach ciemności. Mamy jednak również dowody istnienia innego etosu. Pytanie jest takie samo jak wyżej. Odpowiedź brzmi, przede wszystkim nie przynieść dzieciom wstydu, żeby nie wstydziły się matki i ojca. Dziecko, które dorasta i chce poznać z ust świadków najnowszą historię Polski, może kiedyś postawić pytanie, co robiłeś w lecie 1980 roku? Albo po czyjej stronie był tata, gdy nadszedł polski październik, czerwiec, marzec? Dzieci, widząc otaczający je luksus, mogą się zaciekawić. A w jaki to sposób doszliście do tego, kochani rodzice, w czasach narodowej nędzy? Być ojcem i matką to nie tylko dać życie, lecz również być nosicielem rodzinnej godności, rodowego honoru. W ostatnich miesiącach ogromna liczba polskich rodzin weszła w sytuację, w której trzeba było rozstrzygnąć, jakie dziedzictwo należy przekazać potomstwu. Czy dobrobyt, plus mniej lub bardziej, wyraźne poczucie wstydu, czy dumę z dobrze spełnionego obowiązku, ale bez oznak luksusu. Decyzje nie przychodziły łatwo. Musieli je podejmować ludzie młodzi, często bez mieszkania, z małymi dziećmi, na utrzymanie ludzi na dorobku. Strajki i zebrania pochłaniały umysły, serca, resztki wolnego czasu. Rodził się niepokój. Czy ma sens naprawianie kraju i zarazem zaniedbywanie własnej rodziny? Fakt, że to wielka ilość, że tak wielka ilość ludzi odpowiadała na to pytanie pozytywnie, świadczy o wielkiej dojrzałości młodych rodzin. Szło nie tylko o to, by dzieci miały mleko i chleb, ale również o to, aby dzisiejsze pokolenie mogło z czystym sumieniem spojrzeć w oczy jutrzejszemu i rzec: pełnijcie wasz obowiązek, jak my pełniliśmy nasz. Problemu tego nie można jednak rozwiązać na całe życie. Codziennie staje się przed nami na ostrzu noża potrzeba znalezienia złotego środka między czasem dla ojczyzny, a czasem dla własnej rodziny. Pierwsze. W dniach kryzysu dojrzewa szybciej niż zwykle poczucie odpowiedzialności narodowej. Idea narodu schodzi z nieba na ziemię. Odsłania się prosta prawda. Los jednej rodziny wiąże się z losami drugiej, a los rodzin jest losem narodu. Poczucie odpowiedzialności za naród nie jest zaprzeczeniem, lecz wyrazem świadomości rodzinnej. Jesteśmy wielkim braterstwem narodowym, a dziecko każdej rodziny jest dzieckiem wszystkich. Ale tego rodzaju świadomość narodowej odpowiedzialności odznacza się pewną jednostronnością. Ma ona przede wszystkim obronny charakter. Wiemy, że powinniśmy bronić wartości zagrożonych. Wiemy też z grubsza, o jakie wartości chodzi. Nie zabijaj przemienia się w daj mleko dla dziecka. Nie mów fałszywego świadectwa przechodzi w napisz prawdę w gazecie lub prawdę powiedz w szkole. Im bardziej podstawowe wartości są zagrożone, tym bardziej powszechny i ostry jest protest przeciwko zagrożeniu i tym mocniejsza świadomość protestującej wspólnoty. Świadomość ta zamazuje się jednak i rozłazi tam, gdzie w grę wchodzą wartości indywidualne i interesy osobiste. W naszych czasach świadomość obronna ogniskowała się najczęściej wokół trzech wartości kluczowych. Prawo do sprawiedliwej płacy za pracę, prawo do wolności i prawo do posiadania religijnej nadziei. Sprawa sprawiedliwości wiązała się z obroną przed wyzyskiem pracy. Sprawa wolności przejawiała się jako obrona prawa do zrzeszania się i swobodnego wyrażania własnych poglądów. Obrona nadziei religijnej znalazła wyraz w trosce o religijne nauczanie dzieci
o swobodę praktyk religijnych, o życie zgodne z chrześcijańskim sumieniem. W imię tych trzech kluczowych wartości, rozmaicie konkretyzowanych, ojcowie i matki rodzin porzucali na czas jakieś pilne obowiązki rodzinne, wierząc, że w ten sposób nie tylko przyczynią się do naprawy Rzeczypospolitej, lecz również będą mogli spojrzeć z czystym sumieniem w oczy swym dzieciom. Odchodzili po to, by uratować i wrócić. Odchodzili w tłumie, razem z innymi, bo zagrożone były prawa wszystkich. Nie będę pytał o rodzinę księdza Józefa Tischnera. Wiadomo, że z jakiejś pochodził. Wiadomo też, że ze swojej zrezygnował w imię wyższych celów. Ale chciałem zapytać na podstawie tego tekstu, który porusza kwestie bardzo problematyczne, jaki w relacjach był ksiądz profesor Józef Tischner, zwłaszcza do ludzi, dla których był solą w oku. Czy panowie zechcą się podzielić taką refleksją? Nie wiem, czy mamy doświadczenia dotyczące tego typu relacji księdza profesora Józefa Tischnera. To, co pisze tu o rodzinie, oczywiście należałoby od razu usytuować w kontekście lat 80., początku lat 90., bo on tutaj pisze o młodych ludziach, o ludziach w wieku państwa, może nieco starszych, którzy założywszy rodziny w swoich latach 20. czy na początku lat 30. zostali postawieni wobec bardzo trudnego wyboru, takiego mianowicie, czy ciułać, jeśli można tak rzec, zbierać te pieniążki na swoją tę małą stabilizację, na to takie późnogierkowskie marzenie o M3, czyli 40 metrach w bloku, dwóch pokojach i małym Fiacie i stabilnej pracy, czy też poświęcić się ojczyźnie, co w przypadku tamtych lat oznaczało podjęcie działalności opozycyjnej w wolnych związkach zawodowych, potem w ruchu Solidarność, czy potem w ruchu oporu przeciwko stanowi wojennemu i tym regułom, tym normom, które przez twórców stanu wojennego w Polsce wówczas obowiązywały. To jest bardzo ważne pytanie. Tutaj ksiądz profesor Tischner jednoznacznie jakby usprawiedliwia wybory wielu młodych ludzi, kobiet i mężczyzn, bo to byli właśnie były i kobiety, i mężczyźni, którzy decydowali się jednak zaryzykować, sprzeciwić się właśnie temu życiu, które dawało wówczas nędzną, bardzo, bardzo małą nadziei, to nawet nie tyle w sensie nadziei materialnej, co było także ważne, ale taką bardzo słabą nadzieję w wymiarze duchowym. Nadzieję, która była bardzo skromna. To są młodzi ludzie, którzy podejmowali działania, często ryzykowne, płacąc za to wysoką cenę. Myślę, nie będzie nadużyciem, jeśli wspomnę tu o Kornelu Morawieckim i Mateuszu Morawieckim. W tej chwili uświadomiłem sobie, że to jest przykład właśnie takiej rodziny, która w latach 80. Bardzo dużo postawiła na szali, zaryzykowała bardzo, bardzo wiele. Nawet w 89 roku, kiedy doszło do porozumienia Okrągłego Stołu, Kornel Morawiecki został wyrzucony z Polski, prawda? Wsadzony do samolotu i wyrzucony z kraju. W trakcie stanu wojennego Mateusz Morawiecki był poddawany różnego rodzaju represjom, szykanom, był bity, zastraszany, ale właśnie to jest jedna z tych rodzin, o których ksiądz profesor Tischner mówi w tym tekście. To jest konkretna rodzina, która przetrwała, nie tylko przetrwała ten czas, nie tylko zdołała przeżyć ten mroczny okres, ale także w tej chwili, niezależnie od naszych politycznych sympatii czy antypatii, to jest rodzina, która jest bardzo mocno zaangażowana w działalność społeczną, czy polityczną, czy publiczną, szerzej mówiąc, w Polsce. Ludzie, którzy nie zadowalali się tylko i wyłącznie swoimi ważnymi skądinąd, niezwykle ważnymi, rodzinnymi powinnościami, obowiązkami, radościami, ale chcieli czegoś więcej. Chcieli czegoś więcej, pragnęli czegoś więcej. Była w nich właśnie nadzieja, że to więcej można osiągnąć
i że czasami trzeba no, poświęcić spokój, bezpieczeństwo rodziny właśnie ze względu na te większe wyzwania, które stawia przed nami ojczyzna. Z tego, co mi wiadomo, ksiądz profesor Tischner rzadko używał takich no, wzniosłych, wielkich słów, jak właśnie taka, no, zadania stawiane przez ojczyznę. Właśnie on był raczej takim człowiekiem, który no, niechętnie odwoływał się do tego typu słownictwa, ale no, tutaj to pada i to jest istotne. To, takie mam skojarzenie, myślę, którym chciałem się podzielić. To może jeszcze słowo do tych czasów, w których powstały te, teksty, czy ten tekst właśnie, jak to ci już zasugerowałeś. Były to czasy, w których, no powiedzmy, może tak, banalnie może trochę, ale odwaga coś nie coś kosztowała, że tak powiem. Ale powiedzmy tak, może Tischner był nie tylko wykładowcą, ale był też duszpasterzem, był też w tym środowisku studenckim, spotykał się z młodymi ludźmi, którzy byli czy po studiach, przeważnie po studiach już. Były takie sytuacje, że na przykład na problemy filozoficzne, z problemach filozoficznych dyskutowano na przykład w duszpasterstwie akademickim u dominikanów, w tak zwanej beczce, jest taka tam sala. To wszystko ludzi bardzo interesowało. Nie było takich po prostu, jak to powiedzieć, nie było alternatywy. De facto całe życie takie intelektualne i duchowe, powiedzmy Krakowa w tej chwili, prawda, koncentrowało się w tych kręgach, powiedzmy, kościelnych. I Tischner tam miał swoją taką renomę. Ludzie do niego chodzili, pytali, co, jak to mam zrobić. No, żona narzeka, nie mamy tutaj mieszkania. No, czy ja powinienem się angażować w coś takiego? Nawet może nie tyle, czy nie tylko w sprawy takie z sensu stricto polityczne, które potem bardziej weszły, ale również religijne. W tej beczce było po prostu pełno. Przy takich spotkaniach tam byli tacy wykładowcy oprócz Tischnera, jak na przykład Kłoczowski, tam dyskutowali, jak to trzeba tam filozofować, jak ta filozofia będzie pasowała do życia. Ludzie to słuchali, emocjonowali się tym. Następnego dnia tam było po prostu spotkanie charyzmatyczne charyzmatyków w tej samej sali, chyba częściowo ci sami ludzie. Prawda? I angażowali się w coś, chcieli po prostu czegoś innego. Takie było poczucie potrzeby zaangażowania. Poczucie potrzeby zaangażowania. Nie tylko zaangażowania dla siebie, ale takie poczucie, że jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli tutaj w sytuacji tego upadającego komunizmu nikt się nie włączy, nikt nie weźmie odpowiedzialności, nikt nie, nawet nie poświęci się. Niekiedy tam byli tam uwięzieni przez jakiś czas, czy coś tam, jakieś bliższe spotkania ze Służbą Bezpieczeństwa, czy tam coś takiego się wszystko zdarzało, no to po prostu nie będzie lepiej nigdy. No i Tischner, powiedzmy sobie, on był zawsze wyważony, on nie był, nie wzywał jakiegoś radykalizmu, tam jakichś tam wielkich strajków, czy czegoś takiego. Być może ja nie wiem o wszystkim, ale jak widzimy w tym tekście, skłania się do tego, żeby popierać te zaangażowanie. Nawet jeżeli trochę ten dobrobyt mojej rodziny będzie wystawiony na uszczerbek, wystawiony na jakiś szwank, to być może właśnie dzieci potem powiedzą, no tato, co ty robiłeś w tym czasie? A właśnie ja robiłem to czy to właśnie. A może właśnie syn wtedy powie, a ja, no to właśnie to jest sens, żeby zaangażować się nie tylko dla siebie, pomnażanie majątku, tylko dla innych właśnie, dlatego, żeby nasz kraj był lepszy. No. Jak mówię, oczywiście nie identyfikując się z jakąś konkretną linią polityczną w tym wypadku, z tego środowiska na pewno powstało wiele linii politycznych, które być może dzisiaj nie mogą ze sobą rozmawiać nawet, ale chodziło o to, żeby próbować po prostu, no próbować. On tu jeszcze mówi jedną ważną rzecz na początku,
Nie wiem, czy zwróciliśmy na to wystarczającą uwagę. Mianowicie on przestrzega przed takim pójściem na pewne moralne kompromisy z tego względu, że żeby zapewnić własnym rodzinom czy własnym dzieciom lepszy byt, lepszą przyszłość. On zwraca uwagę na to, by być bardzo ostrożnym, ponieważ to jest, no, wszyscy rodzice wiedzą, że to jest, no, niezwykle mocna motywacja, żeby własnym dzieciom zapewnić bezpieczną przyszłość, że jak często rodzice mówią, żebyś miał, synku, żebyś miała córeczko lepsze życie niż ja miałam, prawda, niż ja miałem. I często rodzice rozgrzeszają się, że no tak, tu wejdę w jakiś może niezbyt uczciwy układ, tutaj może coś podpiszę, czego nie powinienem podpisywać, tutaj może przymknę oko na co, może nie powinienem przymykać oka, no ale to wszystko dla dobra rodziny, to wszystko dla dobra dzieci. Tutaj Fischner byłby bardzo takim, no, mocnym głosem, żeby tego typu rzeczy nie robić. Ponieważ to, co potem dzieci, to czego dzieci szukają u rodziców po wielu latach, to nie jest właśnie to, że, no, patrząc z dzisiejszej perspektywy, no, daliście mi lepszy smartfon, czy kupiliście mi lepszy rower, czy miałem lepsze ciuchy, ale właśnie daliście mi pewne wzorce postępowania, pewne wartości, pokazaliście mi pewne postawy, które teraz mnie bezpiecznie przez życie niosą, a także stawialiście mi wymagania, które były trudne dla mnie, z którymi się nie zgadzałam wówczas, ale bardzo ich potrzebowałam, bo one z kolei dawały mi poczucie, że jestem kimś ważnym dla was. Bo my nie stawiamy wymagań i nie przypominamy bez przerwy o różnych rzeczach, o różnych obowiązkach ludziom, którzy, no, którzy są dla nas mało ważni. My poświęcamy nasz czas, nasz wysiłek na to, by przypominać o tych rzeczach ludziom, których kochamy. Tak? I to gdzieś zapada w pamięci, a nie to, czy ja powiedzmy tam w 81 roku, kiedy nikt nie miał roweru, miałem ten rower, prawda, i mogłem się tym rowerem pochwalić, a skądinąd wiadomo, że ten rower mój tata kupił, no, dzięki jakiejś łapówce, prawda. No, to są tego typu rzeczy, myślę, które tutaj Fischner wyraźnie mówi. Mówi do rodziców, nie chodźcie na skróty, nie popełniajcie tego błędu, bo nie o to waszym dzieciom chodzi. Nie z tego będą wasze dzieci was w przyszłości rozliczały. Grzesiu, czy miałeś rower po 71? Żartuję. Szanowni Państwo, teraz pytania od publiczności dla naszych gości. Bardzo proszę. Ja jestem już tego pokolenia, które nie miało okazji słuchać Fischnera na żywo. Spotkałem go tylko raz, ale już wtedy nic nie mówił Fischner. Prezentacja sporu o istnienie człowieka. Ale mnie interesuje coś takiego. No, mnie Fischner porwał tym, co napisał. Natomiast zastanawiam się, jak to było z wami, panowie, i z tymi wszystkimi, którzy mieli okazję go słuchać, bo jak się czyta różne wspomnienia ludzi, którzy słuchali Fischnera, to mówią, że Fischner to był wielki uwodziciel. Na czym polegała ta sztuka uwodzenia Fischnera? Czy to się da jakoś zdefiniować? Na czym polegał ten jego czar, że on się stawał takim guru? Czy to chodziło o to, co Fischner mówił, czy że to Fischner mówił, czy jakoś to mówił? Jak to zdefiniować, to uwodzenie i ten czar fischnerowski? Może powiem tak, że częściowo trochę to żeśmy wspomnieli już przy jego języku, prawda, że on pięknie mówił. Jakoś tak mówił w ten sposób, że samemu zaczynało się myśleć razem z nim. Dałem ten przykład z tego, prawda, kto tu kogo ma, prawda? Ja ją mam, a może ona mnie ma, jak to jest, i tak dalej. No i zaczyna się takie, powiedzmy, banalna może ta akurat sprawa. Może były tam trochę bardziej skomplikowane, ale człowiek wchodzi w to takie myślenie i muszę przyznać, że to było przeżycie, które no jakoś tak chwyta. Ja powiem szczerze, osobiście poczułem się tam naprawdę pociągnięty, ale oczywiście jest to trochę tak, że to samo się po pewnym czasie napędza. No ten Fischner już był znany, prawda? No to aha, idziemy do Fischnera na wykład, prawda?
No to już oczywiście oczekiwanie jest duże i samo to oczekiwanie napędza już to, że ja jestem bardziej uważny może i tak dalej. Nie wiem, Ja się w pełni zgadzam. Chciałbym jedynie dodać to, że to uwodzenie, ono polegało również na tym, że on mógł mówić i rzeczywiście mówił o wielu myślicielach, no najczęściej o filozofach, z różnych stron tego bogatego spektrum myślenia filozoficznego i każdy z tych myślicieli był przez niego przedstawiany w sposób, który budził zainteresowanie, jako pewna możliwość, jako pewna droga, którą można przemierzyć. On nikogo nie potępiał, żadnego z tych myślicieli. Był jak najdalszy od potępienia Marksa. On szukał także Marksa, prawda? Tego Marksa, który to dzisiaj jest uważany za odpowiedzialnego za wiele zła, które wydarzyło się w Europie. On starał się zrozumieć. Myślę, że tak jakby prowadził taki dialog właśnie, przychylny dialog z tymi myślicielami. Tak jakby siadał naprzeciw Hegla i zwracając się do niego, faktycznie zwracając się do nas, mówił, no tak, no to teraz Georg, słuchaj, no ja ciebie rozumiem tak, że tobie o to chodziło, czy rzeczywiście o to tobie chodziło, a może o coś innego tobie chodziło, a może ty miałeś to na myśli, a ten Marx, to dlaczego on tak był tobą zafascynowany, w jakim sensie on ciebie rozwijał, a może zaprzeczał tobie, no ja nie wiem, powiedz mi. I tego typu dialog, który on prowadził z tymi myślicielami, on niezwykle mocno oddziaływał na słuchaczy, bo my wchodziliśmy w ten dialog. On nigdy nie powiedział, no tam słuchajcie, tego i tego myśliciela nie warto czytać, zostawcie, na tym się skupcie, to jest jedyna wyrocznia, to jest jedyny myśliciel, który wam odpowie na wasze pytania. Nigdy tak nie powiedział. Nigdy. Był jak najdalszy od wszelkiego dogmatyzmu, skreślania kogokolwiek z góry. Wiedząc prawdopodobnie, myślę, że mając takie zaufanie, bo on w istocie miał, sądzę, takie też odczucie głębokie tej immanencji takiej stwórcy we wszystkich dziełach, łącznie z dziełami filozoficznymi. Także łącznie z dziełami filozoficznymi, że wszędzie jest to ziarnko stwórcy, nie wiem czy ziarnko prawdy, ale być może nawet ziarnko prawdy, które może gdzieś wykiełkować. I teraz na przykład, kiedy czytamy analizy tych skrajnych francuskich postmodernistycznych myślicieli, między innymi taką książeczkę Chora, Jacques'a Derrida, to nawet jeśli oni deklarowali, że są właśnie ateistami, że to wykluczają w ogóle możliwość istnienia Boga, to wielu współczesnych komentatorów szuka tego ziarenka. Pyta, a może tam coś jest więcej niż wy nawet mówiliście nam, że jest. I myślę, że Tischner tym nas uwodził też, że pokazywał te różne możliwości. Możesz wejść w tego myśliciela, w tego, możesz zająć się tym, niekoniecznie filozofem, może socjologiem, może pedagogiem. Wszystko jest otworem, tak? Twoje nastawienie wewnętrzne, twoje pozytywne myślenie, twój optymizm decyduje o tym, czy ty będziesz się cieszyła tym, co robisz, będziesz odkrywała coś dla siebie, czy też będziesz się z tym męczyła. Może jeszcze jedna myśl w odniesieniu do tego pytania. Rzeczywiście chodziło, ja osobiście odbieram to tak, także chodzi o mój sposób bycia, moje myślenie, moje poszukiwanie, prawda? Nie chodzi nawet o to, żeby jakiegoś filozofa strasznie dobrze zgłębić i wiedzieć wszystko o nim. Ja pamiętam, kiedy na wykładzie mówił o takim filozofie, taki poprzednik Husara, Diltai. I oczywiście, kto się zna na filozofii, to będzie wiedział, kto nie, to oczywiście może jest mniej znany. No i ten Diltai napisał bardzo dużo. I Tischner zacytował coś z tego Diltai i mówi, że jest tam ileś tego tomów i ten komentator to wszystko przeczytał. Ja nie rozumiem, jak można to wszystko przeczytać, nie? Ale ta myśl mi się podoba właśnie. Krótko mówiąc, ja zrozumiałem dla siebie tyle. Może nie warto skoncentrować się na tym, żeby tego filozofa całkowicie znać i tego całkowicie znać, tylko co naprawdę w jego myśleniu jest interesujące dla mnie.
To tyle może. Bo widzę, że Tischerowi zarzucali, że on sobie właśnie, pan profesor Kostyło mówi o tym, że on rozmawiał z tymi filozofami. Niektórzy mówią, że on sobie tak ustawiał ich, jak mu pasowało. To znaczy brał z nich, co mu było wygodne i używał ich właściwie do tego, żeby zrobić jakąś swoją myśl. I niektórzy mają mu to za złe. Niektórzy mają na przykład, że no, napisał najciekawsze rzeczy o Hegelu, ale to właśnie z Hegelem nie ma nic wspólnego. Tak? Więc jak było z tym? Czy nie odnosiło się takiego wrażenia, że on trochę tych filozofów nadużywa? No tak, no to jest filozofia dziejów, prawda? To jest filozofia, która się rozwija. To jest tak jak z naszymi tekstami. Tutaj no, Tischner był oczywiście myślicielem kontynentalnym, on był zakorzeniony w myśleniu niemieckim, francuskim. I to myślenie, ono bardzo silnie od w sumie XIX wieku podkreśla ten historyczny aspekt myślenia czy filozofowania. Historyczny, a więc również zmienny. My, napisawszy nawet list w tej chwili, taki mail do znajomych, do kolegi, koleżanki, do chłopaka czy do dziewczyny, my nie wiemy, jak ten list, jakim życiem będzie żył ten list za lat 15, 20, 50, jakie znaczenia on ze sobą przyniesie. Nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Podobnie myślę, że Tischner tak postrzegał dzieła filozoficzne. One były w konkretnym, historycznym momencie pisane pod wpływem konkretnych wydarzeń, jak tam właśnie pisał Hegel, tutaj Napoleon pod Jeną się zbliżał, działa grzmocą, prawda? On tam pisze te swoje dzieła, no i pod wpływem tych wydarzeń on to pisał, ale my dzisiaj nie słyszymy tych dział, nie słyszymy tych grzmotów, my mamy inne problemy i czytamy tego Hegla i mówimy, ale on pięknie tutaj do nas pasuje. I myślę, że to jest coś takiego, co jest nieuniknione, jeśli chodzi o takie myślenie w tym nurcie, powiedzmy, filozofii niemieckiej i francuskiej, nurcie historycznym, dziejowym, zmiany, stawania się, tak jak nasze życie się staje, to no, dzisiaj przecież jesteśmy inni niż byliśmy 5 lat temu, a za 30 lat kto z nas potrafi powiedzieć, jak będziemy myśleli. To jest zmiana, to jest coś, czego brakowało takiemu, no, filozofowi polskiemu wybitnemu, który pozostawał w sporze z Tischnerem, mianowicie Józefowi Bocheńskiemu, bo on oczywiście zupełnie z innych wychodził takich filozoficznych przesłanek, ale w pewnym momencie mówił, no tak, mi brakuje tej zmiany w mojej filozofii. Ta moja filozofia, ona jest precyzyjna, ale ona jest tak jakby statyczna, prawda? A ta filozofia, o której mówił Tischner, ona się nieustannie zmienia, tak jak nasze życie, ona ewoluuje, ona przynosi wraz z każdym kolejnym dniem nowe znaczenia. Wydaje mi się, że to tak on rozumiał filozofię. Zresztą. Ja mogę się jak najbardziej zgodzić z tym dylematem odnośnie Tischnera, że on po prostu tych filozofów sobie tam wybierał sobie z nich to, co mu pasowało. Takie mam też wrażenie. Oczywiście jest pytanie o pewną uczciwość intelektualną w tym kontekście, ale muszę na jego plus zaliczyć to, że on nie był historykiem filozofii w tym wypadku, prawda? I nie referował całkowicie myśli jakiegoś filozofa, tylko tak jak Piotr właśnie rozmawiał sobie z Hegelem i co ty masz mi do powiedzenia o człowieku dzisiaj, prawda? Nie wiem, mam wrażenie, że to jest chyba uprawnione. To uczy takiego własnego, tak jak powiedzieć, jak to powiedzieć, nie, że ja będę zabłysnę przed kimś, że kogoś tam dobrze zacytuję, tylko po prostu, że sam zacznę myśleć i coś tam, no nie wiem, może odkryję coś dla siebie, może nawet dla innych, jeśli się zgodzą i uznają to za autentyczne i stosujące się do siebie. Ja mam takie pytanie, bo tutaj była mowa pod koniec tego tekstu, który pan przeczytał, o takim konflikcie, który w sumie nie jest konflikcie, powiedzmy, wartości, tak? Czy wybrać, czy postawić, powiedzmy, na dobrobyt materialny rodziny, czy się zaangażować społecznie, że przed takimi konfliktami ludzie stawali. Ale co by Tischner powiedział na taki prawdziwy konflikt? Bo to dla mnie jeszcze, to jest oczywiście konflikt, ale są gorsze, tak? Takie prawdziwe, gdzie człowiek naprawdę nie wie, co ma zrobić, no, że kiedy się nie wie, co ma wybrać, gdzie nie wiem, czyjaś krzywda stoi, prawda, z jednej strony, a z drugiej jakieś właśnie zaangażowanie na rzecz jakiejś dobrej sprawy, tak, takiej, która też jest bardzo ważna. Co z takimi rzeczami by robił?
Wydaje mi się, że Tischner był nieufnie nastawiony do takich jasnych, szybkich i prostych odpowiedzi. Ten duży nacisk, jaki kładł na to, że każda osoba, kobieta, mężczyzna w swoim życiu niesie swoją odpowiedzialność, niesie swoją nadzieję, swoją autentyczność, to wszystko sprawiało, że no chcąc, nie chcąc, my jesteśmy w dramatycznej sytuacji wyboru. I ten wybór, jego konsekwencje spadają na nas. Nie unikniemy, nie uciekniemy od tego. Nie. Staram się, sądzę, zwracać uwagę na to, że nie szukajmy odpowiedzi w jakichś gotowych formułach, które mogą być nam dane, w jakichś regułach, które będą się sprawdzały zawsze i wszędzie, w jakichś przepisach, które mają charakter abstrakcyjny i generalny. Nie, bo nasze życie nie jest abstrakcyjne i nasze życie nie jest generalne. Ono jest konkretne, indywidualne. To jest mój problem, to jestem ja. I tutaj nie wiem właśnie, czy mogę zgadywać, czy spekulować w tym momencie jedynie, bo nie widziałem, nie byłem świadkiem takiej sytuacji nigdy, ale wydaje mi się, że jakby wspierając takiego człowieka, który w takiej dramatycznej życiowej sytuacji stoi, jakby zaświadczając o swoim byciu z nim, byłby jak najdalszy od sugerowania, podsuwania rozwiązań. Tak? To jest mój dramat. Mój dramat. Czy zalecałby trwanie po prostu jakby w tej sytuacji? Czy... Nie wiem. Nie wiem, to jest moja decyzja, czy ja będę trwała, czy ja przerwę coś, czy ja dam sobie jakiś czas na decyzję, czy może zrezygnuję z tego. Od wielu czynników to zależy, ale nie wydaje mi się, żeby podsuwał jakieś takie rozwiązania. Tak? Natomiast niezależnie od tego, jakie rozwiązania, jaki wybór człowiek by podjął, on by stał przy człowieku. To co do tego jestem przekonany. Ja powiem szczerze, że jak mogę wiedzieć tak daleko idące rzeczy, skoro go tak szczerze mówiąc aż tak bardzo w takich sytuacjach nie doświadczałem, ale myślę, że no po pierwsze może nie czyńmy z Tischnera nad człowieka jakiegoś, prawda? Na pewno miał swoje jak to powiedzieć, słabości. On oczywiście miał wiele obowiązków tam też. Nie wiem, czy on cały czas byłby gotów z kimś rozmawiać tam godzinami. Mam wrażenie, że to może aż tak nie było, ale to, co Piotr powiedział, że generalnie był naprawdę otwarty na innego człowieka jeśli widział, że sprawa jest poważna, to na pewno poświęciłby mu trochę swojego czasu. Ale czy proponowane przez niego rozwiązanie byłoby słuszne? No nie wiem, na pewno byłoby trochę po namyśle, prawda? Na pewno byłoby po jakimś namyśle podjęte, nie tak jakoś instynktownie. Nie był jakimś raptusem, który powiedzmy, powiedzieć, pod wpływem emocji, czy jakiś tam, na kogoś się zdenerwuje, to po prostu go tam staje w kątach. Ja to pytałam dlatego, że no właśnie filozofię dramatu mamy, więc jakby dramat to są właśnie takie sytuacje, prawda? Takie właśnie, gdzie naprawdę czasami albo się trwa w odbicie, albo no, rzeczywiście coś się poświęca rzeczywiście, coś takiego bardzo ważnego, niematerialnego właśnie. Zdecydowanie, tu nawet chodzi o coś więcej niż o życie i śmierć z jego perspektywy, z perspektywy człowieka wierzącego, bo z jego perspektywy chodzi o zbawienie lub potępienie, tak? To jest nawet coś ważniejszego. I tutaj tak, to jest wielki dramat, nie oszukujmy się. To jest między innymi to, z czym on nie mógł się do końca zgodzić w takiej klasycznej filozofii tego dobrze ułożonego tomizmu, gdzie no, wszystko ma swoje miejsce,
każdy ma wyznaczone zadania, każdy ma ukształtowany charakter i zgodnie z tymi cnotami działamy, no i wszystko jak w dobrej maszynce się obraca. On nic z tych rzeczy, nie ma żadnej maszynki, nie ma maszynki, która się dobrze obraca. Jest życie konkretnych ludzi, którzy pozostają w bardzo trudnych życiowych sytuacjach. Być może pozostawali, być może będą w takich sytuacjach się znajdowali i to jest nieuniknione. Jakkolwiek to sobie wytłumaczymy, czy to jest dla naszego dobra, by wzrastać, czasami tak mówimy, czy też może są to sytuacje, które nas jakoś no w jakimś sensie niekiedy nawet degradują, no to jest część naszego życia, to jest część naszego doświadczenia. I w tym sensie myślę, tutaj Tischner mógłby się zgodzić ze wspomnianym wcześniej Józefem Boheńskim, że jakby dla niego, i dla Boheńskiego, i dla Tischnera, religia niesie w tej sytuacji człowiekowi pocieszenie. Daje nadzieję. I to jest to, czego ludzie, myślę, w przekonaniu Tischnera, bardzo potrzebują. Być może nie mają takiego przeświadczenia wówczas, kiedy wszystko się dobrze dzieje, kiedy mam super pracę, kiedy dostałem się na studia, kiedy świetnie zdałem maturę, kiedy otwierają się piękne perspektywy przede mną, ale no, życie to nie tylko właśnie takie doświadczenia. Życie również to doświadczenia o wiele bardziej dramatyczne, czasami tragiczne, no ale tragedia to jest też rodzaj dramatu, prawda? I to no, częściej nas być może dotyka niż komedia. Prawda? No właśnie, dzisiaj podczas konferencji, jakby też w pewnych momentach, bodajże w dwóch, wybrzmiał motyw pewnego dyskursu, pewnej polemiki, która była prowadzona, być może nadal jest prowadzona pomiędzy Lubelską Szkołą Filozoficzną a szkołą, powiedzmy, krakowską. I jego przedstawiciela, księdza profesora Józefa Tischnera. Ja chciałem powiedzieć, że miałem swój wkład, można powiedzieć, w element pojednawczy tego sporu. Otóż wywodzę się ze szkoły lubelskiej i narodziła się w naszym lubelskim kole filozoficznym taka inicjatywa, aby zbliżyć nieco te środowiska, które no, były odległe pod kątem, można powiedzieć, takiego sporu naukowego, który gdzieś się toczył na kartach, prawda, książek, artykułów i tak dalej. Dla filozofów jednak, dla studentów były to czasami takie trudne sprawy, niezrozumiałe. Chcieliśmy jakby dotrzeć tak bardzo personalnie do tego środowiska, do tych ludzi. I postanowiliśmy wraz z kołem filozoficznym tego wydziału, jeszcze wtedy PAT-u, zainicjować takie wydarzenie spotkań studentów z naukowcami właśnie raz w Lublinie i raz w Krakowie. I rzeczywiście udało się, pierwszą wizytę złożyli do nas, u nas studenci z Krakowa wraz ze swoimi opiekunami. Pamiętam, że to było takie seminarium, dwu czy trzydniowe nawet, gdzie również studenci z PAT-u mieli okazję wysłuchać wykładu ojca profesora Krąbca. To były naprawdę bardzo, bardzo ważne spotkania. Po pół roku odbyła się rewizyta właśnie nasza rewizyta w Krakowie i wprawdzie to był rok 1999, więc staje się rok przed śmiercią księdza profesora Tischnera, a więc nie mieliśmy okazji już spotkać go osobiście, ale wiem, że wykłady głosił m.in. ksiądz biskup Pieronek i uczniowie księdza Tischnera. Ja wtedy jakby tak bardzo osobiście doświadczyłem tej postawy dialogu, że mimo że się różnimy w wielu jakby kwestiach, patrzymy na sprawy bardzo różnorako, to jednak czuło się ważkość tego spotkania, tej postawy i ja muszę powiedzieć, oczywiście potwierdzam to wszystko, co panowie tutaj powiedzieli, ale też chciałem powiedzieć, że to przedłużenie, że Tischner był przedłużeniem na cały wydział. To po prostu też jakby w pracownikach się czuło ta troska o człowieka, to podejście
takie bardzo personalistyczne i to, że jakby zawsze dialog jest pewną drogą, metodą do tego, aby właśnie szukać prawdy. No i właśnie chciałem się podzielić, to może nie jest pytanie, ale tylko takie moje osobiste doświadczenie tego spotkania środowiska krakowskiego. Dziękujemy bardzo. Jeśli mogę, to dopowiem tylko jedną rzecz, bo ja studiowałem na KUL troszkę później i wtedy, kiedy ja tam studiowałem, to wspominano jedną rzecz, której do dzisiaj Tischnerowi nie mogą wybaczyć na KUL. Otóż miał kiedyś przyjechać na tydzień filozoficzny i mieć jakąś dyskusję z panem profesorem Stępniem, który był również czuł się uczniem Gardena i tak dalej. No i ponoć jakoś Tischnerowi nie bardzo szło w tym sporze i w którymś momencie powiedział, że to co mówi, jest gdzieś napisane u Ingardena w sporze. No i Stępień nie mógł sobie tego przypomnieć, no ale Tischner go przekonywał, że to na pewno jest w sporze. No i skończyło się, wyglądało na to, że Tischner wygrał w tej dyskusji, bo lubił wygrywać. I potem Stępień poszedł do katedry i szukał tego, gdzie to jest w tym ingardenowskim sporze. Ktoś odwoził Tischnera na dworzec i mówi, no księże profesorze, czy to naprawdę jest u Ingardena? Mówi, nie ma tego Ingardena, ale zanim oni to znajdą, to ja będę w pociągu. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś pytania naszych gości? W takim razie serdecznie dziękujemy. Proponuję wielkie brawa dla pana profesora Kościoła, dla pana profesora Skorowskiego za to, że ubogacili dzisiejszy wieczór, ubogacili dni tischnerowskie swoimi wspomnieniami, swoimi refleksjami na temat pana profesora, księdza profesora, przepraszam, Józefa Tischnera. Ja również chciałbym serdecznie podziękować panu Grzegorzowi Szlandze z Chojnickiego Studia Ratologicznego za piękne odczytanie wybranych fragmentów dzieł księdza profesora Józefa Tischnera. Dziękujemy serdecznie.